Słuchajcie, dzisiaj recenzja taka na szybko. Zapach Carolina Herrera For Men. Wcześniej miałem wrażenie, że zapach nie pachniał tak ładnie jak teraz. To jest wersja męska. Carlos Benaim i chyba Rosando Matu. Mateu. Zgadza się. Po psiknięciu zdałem sobie sprawę, że ej, to musi być oryginał, bo tamten poprzedni, miałem wrażenie, który testowałem, nie pachniał tak ładnie. Tutaj pierwsze, co się rzuciło w nos, to jest delikatny tytoń, jakiś kwiat i goździki. Tym kwiatem może być koniczyna albo geranium. To zależy, jak jest te geranium, czy on geranium z reguły przypomina róże. Ale tutaj jest to po prostu bardzo ładnie skomponowane. Czuć też w tle cytrynę i lawendę. Rozmarynu nie czuję. Ambry nie czuję. Drzewa sandałowego nie czuję. Neroli, może to też jest ten kwiat, o którym mówiłem. Niektórzy narzekali, że ten sprzedawca ma podróbę, ale to nie jest możliwe, bo z racji tego, że zapach zbyt ładnie pachnie. Osoby musiały nigdy nie wąchać Caroliny Herrery, które tak stwierdziły. Ten zapach jest znacznie bardziej przyjemny dla nosa niż Paco Rabanne XS. Bo tutaj dużo ludzi nawiązuje do Paco Rabanne XS, tego w podłużnej buteleczce, tego nie w takiej malutkiej jak Pure XS, tylko w tej podłużnej, takiej klasycznej. Tamtą klasyczną stworzył Rosando Matu i Gerard Anthony, tylko w Paco Rabanne jest bardziej wyczuwalne te nuty zielone, bo tam jest jałowiec, rozmaryn, estragon, szałwia, mech dębowy, kolendra. I tamten może się wydawać przestarzały, a ten, mimo upływu lat, no bo Paco Rabanne powstał w 94, a Carolina Herrera powstała w 91. Dosłownie rok po tym, jak ja się urodziłem. Jestem pod wrażeniem, jak dobrze zachował się ten zapach i nie zestarzał się. On nie jest dziadkowaty. Jeżeli na poprzednim nagraniu tak mówiłem, to po prostu dojrzałem do pewnych zapachów i to jest klasyk, który powinien zostać dalej w sprzedaży. Po prostu świetnie wyczuwalny na sezon jesienny, zimowy. Klimat tych goździków. Ja generalnie nie lubię zapachu goździków, jak są wbite do pomarańczy albo jak są same z siebie luzem, ale tu te goździki są delikatnie wkomponowane, ich nie jest za dużo. One są super zbalansowane pomiędzy tytoniem, cytryną, lawendą, neroli, koniczyną, o tak bym to nazwał. Według mnie bardzo, nie bardzo, warto spróbować ten zapach. Ja kupiłem od Lape Perfumeria, jakoś tak to się nazywa, na Allegro sprzedają. Za 169 zł można kupić. To jest dobra cena. Paco Rabanne XS kosztuje podobną kwotę, ale Paco Rabanne jest zbyt, masz wrażenie, przestarzały. Ten natomiast nie jest przestarzały. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.